Hejo, dzień dobarek, tak patrzę, jak się usadowić tutaj, żeby wszystko było cacy. Witam się z wami serdecznie i przychodzę do was znowu z przesyłeczką PR-ową, jaka do mnie dotarła. Kolejna, mega się cieszę, bo naprawdę ostatnio sporo tych przesyłek i bardzo mnie to cieszy, bo przez to też wiem, że moja praca jest zauważona i doceniona w ten sposób. A mianowicie w tym momencie mówię o Shein, o sklepie Shein. Dotychczas podglądałam inne youtuberki, które miały tą możliwość, teraz po prostu spotkało to też mnie i mega się cieszę, bo będę po pierwsze mogła coś przetestować, po drugie, tak jak zawsze powtarzam, albo wam coś polecić, albo po prostu was zniechęcić, no bo po to w sumie jestem. Po to, żebyście dokonywały właściwych wyborów, a ja czasami złych, po to, żeby was przestrzec. Dwie rzeczy, odezwała się ta firma do mnie, miałam wybrać sobie dwie rzeczy z ich sklepu, z linka, który dostałam w wiadomości w mailu. No i przeglądając, słuchajcie, oczywiście miałam oczopląs, rzeczy tam jest bardzo dużo, które mi się podobały, ale też dużo nie w moim stylu kompletnie, także raz, że było tego sporo i trzeba było poświęcić sporo czasu, bo mi to chyba zajęło 2 albo 3 godziny, słuchajcie, naprawdę, to naprawdę ciężka decyzja, bo tak jak mówię, sporo rzeczy nie w moim stylu, sporo crop topów, czyli niezbyt dla mnie, bardzo młodzieżowo, dużo sportowych rzeczy, dlatego no musiałam tutaj jakby się nieco wysilić, no i co, i wybrałam dwie rzeczy, mam nadzieję, że wam się również spodobają, zrobimy sobie tutaj od razu try on haul, najpierw wam pokażę, w jaki sposób przychodzą te rzeczy, przyszły do mnie w takiej koperce, i są zapakowane w taki sposób. To akurat jest tutaj w tej takiej zipowej, zapinanej takiej siateczce w woreczku przeźroczystym. Tak jest złożona. Tak to wygląda. Tutaj jest oczywiście Shein, nazwa. Tutaj mamy www.shein.com. No i tak to wygląda. Za chwilę sobie otworzymy. Natomiast druga z rzeczy przyszła już całkowicie normalnie, po prostu w takiej folii zaklejona taśmą. Tak ułożona. I to są właśnie dokładnie te dwie rzeczy, które zamówiłam. Takie sugerowałam się tym, żeby na wiosnę, na lato, w sumie na jesień i na zimę może mniej. Ale ta bluzka jest uniwersalna pod wszystko, uważam, i do wszystkiego. Taka tanka po prostu z myślą teraz wiosna, lato. Bardzo takiej jakby zapragnęłam. Ja wam powiem, dlaczego akurat takiej, bo wydaje się niepozorna, zwykła, jeansowa, a jednak w tym czymś zwykłym dla mnie jest coś niezwykłego. No i dobra, tutaj są takie numerki, ja wam te numerki na pewno, albo linki tych dwóch konkretnych rzeczy oczywiście w opisie pod filmem znajdziecie. Jakby któraś z was była, sorry, to dzwoneczki moich kotów. Tak? Daisy już? Super! Także linki znajdziecie w opisie pod filmem, jeżeli byłybyście zainteresowane takimi samymi rzeczami, to będzie mi bardzo, bardzo miło. I przechodzimy teraz do otwarcia już tych tutaj rzeczy. Dobra, pierwsza rzecz, woreczek sobie zostawię. Jest to koszulka, ja się od razu tu przyglądam, jest troszeczkę pognieciona, ale dziwne, żeby była wyprasowana, słuchajcie. Jeżeli chodzi o jakość, wydaje mi się, że powinna być ok. Sprawdźmy. O proszę, 100% poliester. 100% poliester, czyli nie ma tu nic bawełny, a to jestem w szoku. Made in China oczywiście. Zobaczymy też pierwsza rzecz, która mnie będzie interesowała. Rozmiarowo już widzę, że powinna być dobra. Dekolt jest fajny, nie jest taki przy szyi. Super, będzie chyba, myślę, dobrym wyborem. Jedna rzecz, jaka mnie będzie tylko interesowała, czy to coś nie spieszę się w praniu, więc to będzie pierwsza rzecz, pierwszy mój test po praniu, na pewno dam wam znać, jak to się sprawdza, spisuje, tak ona wygląda, zwykła, prosta, po prostu zwykły, prosty t-shirt, tylko tyle, że urzeka mnie właśnie tutaj ten motyw najbardziej. Także to jest rzecz pierwsza i za chwilkę oczywiście w obu się wam pokażę. I rzecz kolejna, jest to katanka, niezwykle zwykła, zwykła niezwykle, nie wiem. Tu jeszcze takie woreczki. Tak mi zapachniało czymś, słuchajcie. No powiem wam, że kurczę, nie wiem, czy nie będzie mała. Oj, a ja jaką wzięłam, poczekajcie.
No, oby nie była mała dziewczyny, bo ona mi się mega podoba. Mega mi się podoba. Ona jest naprawdę super, świetnie pocięta. Te pocięcia są naprawdę idealnie wykonane. Nic tutaj się nie siepie, nic się tutaj nie dzieje. Jeans jest naprawdę fajnej jakości, świetny kolor, świetne przetarcia. Zobaczcie tutaj te na reklamach. Na rękawach pachnie jeansem. Fajnie pachnie jeansem. Tylko boję się, czy nie będzie mała. Kurczę. Ale wiecie co, ja chyba zamawiałam, czy ja zamawiałam M rozmiar? Sprawdźmy, czy tu coś jest na metce, czy nie jest. Tak, zamawiałam M. Zaraz przymierzę i powiem Wam, patrząc tak na moją posturę, jaki rozmiar ewentualnie patrzeć. Jeżeli chodzi o podkoszulkę, M-ka będzie idealna, ale jeżeli chodzi, tutaj mamy 95% bawełny i 5% spandex. Rozmiar M. No i dobra, i co? I przejdźmy do części, do której się nie mogę najbardziej doczekać. Ja założę jedną rzecz, potem założę na tą pierwszą koszulkę, znaczy na tą koszulkę, czy na pierwszą rzecz, założę katankę i sprawdzimy. No kurde, boję się. Rękawy nie przeszkadza. Rękawy teraz w ogóle robią w katanach nawet i takie po łokieć albo takie 3/4, więc to spoko, tylko czy tu nie będzie krótka, mała, taka ciasna. Przekonajmy się, wracam do Was za chwilę. Okay, tak wygląda ta koszulka. Ona jest nawet trochę luźna, wam powiem, jak na M-kę, ale spoko, bo ja taką chciałam. Ja nie chciałam, żeby ona była opiętą bluzką, aczkolwiek też nie byłoby źle. Już postaram się tutaj jakoś unieść i pokazać wam, jak to wygląda. W sumie mogłaby być też S-ka, bo zobaczcie, tu mam ramiona. One powinny być, co prawda, tu. Więc one są jakby trochę za daleko. O, tak powinno być. Więc wydaje mi się, że mogłabym śmiało S-kę, ale to mi kompletnie nie przeszkadza. Mam tutaj luz, tu mi nic nie przewiewa, nie widać mi niczego, więc to dobrze. I teraz już Wam się pokażę. Tak to wygląda. Możemy sobie ją tutaj wkasać. Ja mam teraz akurat spodenko, spódniczkę. Tak to wygląda z daleka. Może tak właśnie się pokaże. Taka jest długość, więc jest bardzo bezpieczną długością. Myślę, że taki rozmiar wzięłabym, będąc w sklepie. Myślę, że nie kusiłabym się, nie pokusiłabym się na S-kę. Ja lubię mieć luz. Jednak jakby to była S-ka, słuchajcie, ona byłaby tutaj w biuście taka opinająca, co naprawdę no, nie jest raczej ani estetyczne, ani jakieś takie, wiecie, komfortowe i tak dalej. Także na pewno nie jest dla mnie sprzyjające. Super. Rozmiar M, materiał widzę, że powinien być ok. Tylko sprawdzimy sobie, przetestujemy teraz ten motyw, jak się sprawdza w praniu. No i teraz rzecz druga, zakładamy katankę. Katanka, jaką zamówiłam, już widzę, że jest krótką katanką, ale ona chyba na modelce też nie była zbyt długa. Kolor jest genialny, nie jest jednak za mała. Ja jestem szczupła jednak, kurczę. No ale już się bałam, jak na nią spojrzałam, wydawało mi się, że będzie za krótka. Super, zobaczcie, tak ona wygląda. Ja sobie raczej to będę tutaj tak jakoś postawiała, tylko wszystko muszę sobie ułożyć. Wiadomo, że to musi się do mnie dopasować. Rękawy, nie wiem, w sumie są luźne, nie muszę wcale ich odpinać, ale też mogę podwinąć sobie, czyli odpiąć, zrobić sobie taki, wiecie, motyw. Zaraz Wam pokażę. Motyw taki, o, w ten sposób i nawet jakoś tak sobie to nosić na luzie, tak jak to teraz praktycznie się nosi. Ja nie lubię tutaj mieć takich upiętych rzeczy, chyba żebym podniosła sobie też to poczekajcie, bo o, moje pazury. To się wszystko musi, wiecie, ułożyć, wygnieść po swojemu, ale raczej tak będę to nosić. Tak wygląda, słuchajcie, katanka. Fajna, przetarcia są świetne. Ja Wam ją polecam. Mega się cieszę z tego wyboru. Jestem mega zadowolona i patrzcie na te plecy. To jest to, co skłoniło mnie do takiego wyboru. Te właśnie plecy. Także plecy, słuchajcie, w tych czasach muszą być. Plecy muszą być. Już Wam się pokażę teraz na stojaka. Słuchajcie, myślę, że do wszystkich tutaj, wszystkich stylizacji, do jeansów, do rurek, do bojówek, słuchajcie, do spódniczki, do spodni, do wszystkiego. No i tak jak mówię, bardzo mi się podoba ten motyw, słuchajcie, tych pleców, że jeżeli tutaj nawet sobie, nie wiem, nawet w staniku bym była, to myślę, że te plecy fajnie by wyglądały, a tutaj mogę sobie pozapinać wszystko na przykład do bezpiecznej wysokości. Także ja jestem mega zadowolona z tych dwóch rzeczy. Bardzo mi się podobają, jakościowo są super.
Zobaczymy tylko, co będzie w praniu, jeżeli chodzi o te rzęsy i usta. Tylko to mnie będzie interesowało. Jeżeli chodzi o katankę, polecam Wam jak najbardziej. Mega się cieszę, bo ja rzadko kiedy staram się zamawiać rzeczy wysyłkowo, gdyż boję się właśnie, co zastanę i czy przede wszystkim z tych chińskich stron, koreańskich, czy trafię z rozmiarem. Tutaj jest to idealne, idealne. Naprawdę, polecam Wam bardzo gorąco. Shein. Wam zresztą na pewno znany, jest masa vlogerek, youtuberek, które również pokazują wam hole albo te przesyłki PR-owe. Ja Wam serdecznie mogę te dwie rzeczy polecić. Nie wiem jak inne rzeczy, jak inne materiały, ale tutaj trafiłam w dychę, po prostu w dychę. Mega się cieszę, bo bardzo mi się one podobają. Zresztą czekam na Wasze komentarze, co Wy uważacie. Ja uważam, że są świetne. I takie duo, naprawdę super sprawa. Linki do tych dwóch produktów, do tych dwóch ciuchów zobaczycie oczywiście nie wiem, czemu pokazuję Wam na telewizor. Zobaczycie w opisie pod filmem, oczywiście. Ja Was serdecznie odsyłam i zapraszam. Shein, te dwie rzeczy polecam jak najbardziej. Trzymajcie się cieplutko, dajcie znać, czy takie filmiki Wam się podobają. Jeżeli którakolwiek by się skusiła, oczywiście to również napiszcie mi w komentarzu, albo na Instagramie, albo gdzieś prywatnie z oznaczeniem mnie, na przykład z rzeczą, którą zamówicie za moją rekomendacją. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo chciałabym wiedzieć, czy moje decyzje i moje wybory jakoś na Was oddziaływują. Będzie mi miło, jeżeli faktycznie któraś z Was również by się po coś takiego pokusiła. Ja uważam, że to jest bardzo fajny, uniwersalny zestaw duo dla każdej z Was. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. Ja z mojej przesyłki jestem mega zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się też podoba i że ja Wam się podobam w tym duo. Ale skromna jestem jeszcze te usta. Naprawdę uważam, że wyglądam dzisiaj cool, jak to się mówi, nie wiem, yo, wiecie o co chodzi, moje dzieci tak mówią, ja jeszcze nie ogarniam, YOLO, czy coś takiego. No, także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo serdecznie. Shein, polecam. Buziaki. Bye-o!